Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Krzysztof Tułwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Polska na tle innych państw jest krajem stabilnym, spokojnym. Powinniśmy tą sytuację z punktu widzenia pozyskiwania gości zagranicznych pozyskać. Ja tylko przypomnę z danych statystycznych, w 2005 roku nasze państwo odwiedziło 15 milionów obywateli z zewnątrz. Za 2010 to pani minister powie, ale wiem, że to był niższy wskaźnik. Jaki szacujemy na 2011 rok przy tylu wydarzeniach, jaki to będzie wskaźnik? Natomiast żeby promować, to trzeba w pierwszej kolejności jak gdyby odkryć. Ja tutaj się skoncentruję na województwie podlaskim, bardzo pięknym regionie z punktu widzenia przyrodniczego, z punktu widzenia kulturowego, który no niestety, ale z punktu widzenia środków powiedzmy centralnych, krajowych, no nie jest właściwie doceniany, właściwie promowany. Trzeba pamiętać, że bogactwo regionów jest bogactwem całego naszego produktu turystycznego, krajowego, który przedstawiamy. Ale żeby z kolei ten produkt można było uaktywnić, no to niestety, szanowni państwo, pani minister, to z punktu widzenia rządu trzeba zbudować drogi, trzeba zbudować lotniska, a niestety no, ten rząd akurat w tym zakresie nie może się popisać. Tutaj rozwiązanie mego kolegi parlamentarzysty, posła z województwa podlaskiego, że zbudujemy międzynarodową drogę wodną, jest dobro. Na pewno jest to wyjście, jeśli nie wychodzą drogi, jeśli nie wychodzą lotniska. Jest to też dosyć ciekawe rozwiązanie, panie pośle, ale chyba nie o to chodzi. My chcemy uruchomić wszystkim i naszym obywatelom z naszego państwa, ale także z Niemiec, pozostałych państw, nasze piękne bogactwo województwa podlaskiego i raczej bym skłaniał się tutaj, żebyście państwo nad tym popracowali. Natomiast też, pani minister, jest bardzo istotna kwestia odkrycia warstwy kulturowej. No nie może być tak, że potężna warstwa kulturowa, między innymi archeologiczna, odkrywamy i ze względu na brak środków trzeba niestety to zasypać. No w ten sposób Egiptem to my nigdy nie będziemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Pan poseł Stanisław Stec, Sojusz Lewicy Demokratycznej.